Siódmy dzień filmowych szlaków we Włoszech. Stoimy przed krzywą wieżą w Pizie. Tak, i tutaj widzicie, że moknięcie we Włoszech jest już taką naszą małą tradycją. No i zabieramy się za zwiedzanie tego kompleksu. A muszę powiedzieć, że wszystkie wieże w tej Pizie są krzywe, ale ta jest wybitnie krzywa. Znajdujemy się teraz w Sienie. Przejechaliśmy tutaj sobie z Pizy. I tak, jesteśmy na placu, który ma bardzo charakterystyczny kształt, w takiej półokrągły. Jest to pozostałość po czasach rzymskich, kiedy było tutaj Koloseum Amfiteatr i zabudowa tutaj narastała tak, żeby naśladować ten kształt. Tutaj był też James Bond w filmie Quantum of Solace. Tutaj w jednym z tych budynków MI6 ma swoją super tajną siedzibę, więc będziemy chodzić od drzwi do drzwi, pukać i dzwonić domofonem, żeby znaleźć tą siedzibę i może wypuszczyć jakiś lepszy samochód, bo pociąg, którym jechaliśmy, był dość powolny. Yeah.